Dzisiaj będziemy widzieć drużynę paryską zupełnie inną niż tą, co widzieliśmy w ostatnim okresie, gdzie dochodziła powoli do formy, ale była taką minimalistką, która strzeliła jedną bramkę i dowoziła to zazwyczaj do końca. Teraz udało się im strzelić dwie bramki, ale tego nie dowieźli do końca. Widzimy, że ta drużyna się sypie, ale pamiętamy również, że przed tym meczem pierwszym z Barceloną, gdzie Paris Saint-Germain rozegrało najlepszy mecz tego sezonu, wygrywając u siebie z Barceloną, też były problemy kadrowe, też byli kilku zawodników było kontuzjowanych, chociaż nie było ich aż tylu, co teraz. No oni w tej chwili nie są faworytem tego spotkania. Oni wiedzą, że tamta drużyna Chelsea jest faworytem w tym spotkaniu. Tamta drużyna się zmieniła, są na pierwszym miejscu u siebie, natomiast Paris Saint-Germain jeszcze nie był w tym roku, w tym sezonie. Nie był na pierwszym miejscu nawet przez minutę w Ligue 1. To też jest taki trochę zawód i takie niepowodzenie drużyny paryskiej. Zlatan wraca do tej dyspozycji strzeleckiej, jaką miał w ubiegłym roku, bo ta kontuzja, te 7 tygodni w środku tej rundy jesiennej kompletnie wybiła nie tylko jego z rytmu, ale przede wszystkim cały Paris Saint-Germain, bo to jest jednak zawodnik, który ma bardzo duży wpływ na grę drużyny.